Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną, numer 55. W środę dzień Merkurego. Naturalnie. Inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj spotykamy się ponownie na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo, w bardzo wyjątkowej scenerii i porozmawiamy o aktualnych energiach, jak możesz je wykorzystać w Twoim życiu, by było ono jeszcze piękniejsze. Wypełnione szczęściem, spełnieniem, obfitością. Bo popatrz, dzisiaj mamy 55. spotkanie i jest to nie tylko liczba mistrzowska, 5 razy 11, ale oznacza ona również 5 i 5, czyli piątka jest tym, co ziemskie, co materialne, czego można dotknąć, zasmakować wszystkimi zmysłami. To jest bardzo wyjątkowa energia, która dotyczy tego życia ziemskiego, materialnego, które jest wokół Ciebie, czyli i Twojego ciała, i otoczenia, wszystkich sfer, które są takie bardziej gęste energetycznie, które oznaczają ten solidny fundament. A 55 to jest jak gdyby takie podwojenie tych energii, by zbudować solidny fundament w tym wszystkim, co ziemskie i materialne, ale jednocześnie by ten fundament zbudować na skałach, a nie na piasku. Znasz tą przepowiednię, to niezwykłe takie przesłanie, które mamy w najstarszych księgach świata, że ktoś zbudował dom na piasku, a ktoś zbudował dom na skałach. 55 oznacza, by budować na skałach, czyli na czymś solidnym. Jeżeli chcesz osiągnąć w tym życiu materialnym to wszystko, co piękne, wyjątkowe, co nazywamy tym obfitością i bogactwem, takim spełnieniem w tym byciu tutaj i teraz, w tym ciele materialnym, to właśnie tak należy podejmować decyzje, by miały one taki solidny fundament na skałach, czyli na czymś, co jest twarde, co ma porządną strukturę, bo 55 również oznacza porządek. Czyli to nie jest chaos, bałagan, wiatr, gdzie biegniemy do przodu i zostawiamy po sobą tylko takie wzburzone powietrze, tylko jest to solidna podstawa ziemska. Ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. Aktualnie mamy księżyc malejący, oznacza to, że jeszcze do piątego, czyli do piątku, piątego, korzystasz z energii, które mają coś zmniejszyć, czyli można je wykorzystać na zmniejszenie długów, zmniejszenie choroby, czyli energia uzdrowienia, gdzie zmniejszamy bakterie, wirusy, komórki rakowe, ale również jeżeli chcemy stracić na wadze lub cokolwiek chcemy stracić, chcemy się od czegoś uwolnić, coś powinno iść daleko, 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 by mogło nadejść to nowe. I jutro mamy naszą 55. ceremonię i temat jest bardzo wyjątkowy. Ktoś by powiedział zupełne dwa przeciwieństwa, bo z jednej strony mamy przecież 55, czyli życie materialne, ziemskie, ziemskie uciechy, czyli również to ciało, z którego korzystamy i z którego zmysłami jak gdyby doświadczamy tych energii tutaj i teraz, a tematem naszej jutrzejszej 55. ceremonii jest jednorożec, czyli taka energia, taka czysta, taka świetlista, taka niezwykła. Jak to połączyć? Za moment przeczytam przesłanie jednorożca, by skłoniło Cię ono do przemyśleń, do takiej głębokiej, głębokiej refleksji we wszystkich dziedzinach Twojego życia i będzie to takie przygotowanie do jutrzejszej 55. ceremonii. Bardzo proszę, spraw, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny. W Twoim miejscu mocy po lewej stronie masz Twój aktualny plan dostępu i tam jest dostęp bezpłatny. Jeżeli jest Twoje miejsce mocy, to masz również dostęp bezpłatny. I jeżeli chcesz uczestniczyć w ceremonii, to powinien tam się znaleźć również plan na tydzień, miesiąc lub rok i data, kiedy on się
kończy. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ wiele nowych osób do nas dochodzi i jeszcze czasami nie wiedzą one, jak poruszać się w tym miejscu mocy, dlatego powtarzam te rzeczy. Do ceremonii konieczny jest dostęp na tydzień, miesiąc lub rok, aby została zachowana wymiana energetyczna za przesłanie od siły wyższej, które możesz przyjąć, za cały proces oczyszczenia, aktywacji wewnętrznego słońca i podwyższenia wibracji, a następnie ten temat spotkania, który służy Ci pomocą, wsparciem i energią na kolejne tygodnie. Temat spotkania 55, czyli jednorożec. Co on dokładnie oznacza? Przeczytam w tym momencie przesłanie. Ty skup się na tym przekazie, bo jest on bardzo ważny i zastanów się, jak można to połączyć z tą energią 55, czyli tego, co ziemskie, czego można dotknąć i jak z tym przesłaniem zbudować solidny fundament, a nie budować na piasku. Zaczynajmy. Przesłanie. Jednorożec. Kiedy jesteś naprawdę sobą? A kiedy mówisz tak, mimo że w Twoim sercu czujesz nie? Siły wyższe wspierają Cię w aktualnym procesie przemiany, a jednorożec jest połączeniem ze światłem i boskością. Jesteś dzieckiem światła i miłości. Otwórz Twoje serce, by oczyścić się i wrócić do Twojego prawdziwego światła. Zwróć na to uwagę. Połączenie tego ciała, tego materialnego, ze światłem, z energią wszechświata, energią Twojej duszy wyższej. To jednorożec pomoże Ci w aktualnym procesie transformacji i uwolnienia się od negatywnych energii, blokad, karmicznych więzów czy resztek tych czy innych zabrudzeń. Bądź sobą i idź drogą Twojej prawdziwej, świetlistej duszy. Nie rób czegoś przeciwko sobie. Twoje powołanie, Twoja misja tutaj na Ziemi czeka na wypełnienie. Idź zgodnie z Twoim sercem. Bardzo ważne przesłanie. Jednorożec zawsze jest przesłaniem czystości serca, drogi serca. Jeśli otworzysz się na moją magię, mogą wydarzyć się cuda. Jestem absolutną czystością, jasnością, nieskończoną boskością i miłością. Widzę, kim jesteś, mimo że Twoja prawdziwa boska natura często ukryta jest za lękiem, bólem, strachem i karmicznymi blokadami. Widzę Twoją jasność, Twoją siłę, Twoją miłość, Twoje oddanie, Twoją zmysłowość, Twoją empatię i intuicję. Całą Twoją boską naturę, czyli Twojej duszy, prawda? Duszy, która inkarnuje do tego ciała, która porusza tym ciałem i używa tego ciała jako pojazdu, by doświadczyć czegoś tutaj na Ziemi. I te doświadczenia, te zdobyte, tą zdobytą wiedzę przenieść do innych przestrzeni, do wszechświata. Pomogę Ci otworzyć trzecie oko i zaufać Twojej intuicji. Pomogę Ci widzieć jasno i rozpoznać niewidoczne powiązania. Tylko ludzie o czystych sercach mogą mnie spotkać, inni widzą we mnie tylko białego konia. Wiesz, gdy podążałam do tego miejsca, tutaj i teraz, spotkałam po drodze właśnie takiego jednorożca. To było bardzo wyjątkowe spotkanie. Ten jednorożec ma jedno niebieskie oko, a jedno normalne. I normalni ludzie widzą w nim tylko zwykłego konia. Czyli gdy osiągniesz tą czystość serca, to takie odczucie tego połączenia z Twoim ciałem, z Twoją duszą wyższą i podążasz drogą Twojego serca, to wtedy możesz się połączyć z tą siłą. I wówczas w tym białym koniu inni ludzie będą widzieć tylko białego konia, a Ty będziesz widzieć Twojego przewodnika. I to pytanie jest takie wyjątkowe, ponieważ ono powiązane jest z jednym
pytań, które pojawią się tutaj poniżej w naszym spotkaniu i które będą taką wskazówką, kiedy idziesz drogą Twojego serca, a kiedy nie. Gdy idziesz drogą Twojego serca i spotykasz Twojego jednorożca, on prowadzi Cię do jeszcze większej czystości, do jeszcze większej lekkości i wewnętrznego piękna. A gdy podążasz drogą przymusu, drogą takiego stłumienia głosu Twojego serca, to nie tylko pojawiają się choroby serca, choroby krążenia, bóle głowy, ale również jest Ci bardzo trudno połączyć się z tą czystością, z tą lekkością. By jednak nie przedłużać, przejdziemy teraz do pytań i odpowiedzi. Czyli kontynuujemy nasze ostatnie spotkanie, gdzie przerwałam i kolejne pytania się pojawiły i codziennie napływają nowe, dlatego będę czytać pytania, znów są pomieszane i następnie na nie odpowiadać. Pierwsze pytanie od Klaudii. Kochana Pani Mario, mam pytanie odnośnie domku czarownicy. Czy powinny w nim znajdować się jakieś szczególne rzeczy bądź rośliny, których nigdy nie powinno w nim zabraknąć? A może są rzeczy, których nigdy nie powinno być w takim domku? Jak na przykład meble z drzewa dębowego, którego energia jest ciężka i uziemiająca. Z całego serca dziękuję za odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam i przesyłam mnóstwo światła. Klaudia. Domek czarownicy. Gdy popatrzymy na to, że każdy z nas jest inny, wyjątkowy i niepowtarzalny. I gdy jest to Twój domek czarownicy, to naturalnie będą w nim znajdować się zupełnie inne rzeczy niż na przykład w moim domku czy kogoś innego. Domek czarownicy to jest takie miejsce, które służy Ci do samorozwoju, które napełnia Cię energią, które Cię oczyszcza, regeneruje. To jest takie miejsce, w którym chowamy się przed światem, aby wrócić do naszej siły, do naszej mocy, w którym pracujemy nad sobą. Dlatego powinien być on w 100% zgodny z Tobą, z tym, kim jesteś, jakie rośliny najbardziej lubisz. Jedna osoba lubi wermut, inna go nie znosi. Dlatego, jeżeli jest to Twój domek czarownicy, to znajdują się w nim tylko takie rzeczy, przedmioty, które Cię uskrzydlają, które dają Ci takie odczucie, że jest to Twój dom, że jest to Twoje miejsce, że czujesz się w nim dobrze, że ono napełnia Cię energią, prawda? Mój dom moją twierdzą, mój dom moim pałacem. Mój domek czarownicy wspiera tą energię we mnie, która jest odpowiedzialna za samorozwój, za duchowość, za połączenie z duszą wyższą, czy manifestacją, materializacją. Wszystkie dziedziny, które nazywamy dziedzinami czarownic, czyli to wszystko, gdzie wpływamy na ten świat zewnętrzny, ale gdzie również jesteśmy w pełni sobą. Czyli jeżeli w takim domku ustawimy rzeczy, które są nam obce, których nie lubimy, które nas ograniczają, które nas blokują, no to nie będzie to odpowiednia przestrzeń, by działać, by się realizować, czy nie będzie nas to wspierać w tym naszym procesie, tylko blokować. Ale jeżeli umieścimy w tym domku czarownicy wszystko to, co jest zgodne z nami, co jest piękne, pozytywne, co Cię uskrzydla, co powoduje, że rozkładasz Twoje skrzydła i jesteś tym prawdziwym motylem, no to wtedy będzie idealnie. Czyli odpowiadając na to pytanie, nie ma rzeczy, które koniecznie powinny się w nim znaleźć lub których należy w 100% unikać. Wszystko jest zgodne z Tobą albo niezgodne z Tobą. Jeżeli jest niezgodne z Tobą, to jest nieodpowiednie. Kolejne pytanie od Marty. Dzień dobry, Mario. Jest tyle pytań, które chciałabym zadać. Od zawsze czułam, że wszystko, co mnie otacza, nie do końca jest takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Teraz doskonale widzę, około roku zwiększam swoją świadomość i wiedzę o świecie. Teraz doskonale widzę, jak bardzo jesteśmy oszukiwani przez władzę i Kościół. Denerwuję się strasznie, jak wielu jest nieświadomych ludzi wokół mnie, którzy nadal ślepo wierzą Kościołowi katolickiemu i uczestniczą w tym cyrku. Nie mam siły przebicia, żeby ich przegadać. Oni widzą swoje i nie chcą słuchać, myśląc, że wymyślam. Tak samo myśli mój mąż.
Sama już nie wiem, jak mam go przekonać, że mam rację. Jak go przekonać, że nasze dzieci, choć ochrzczone, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam tego, co teraz, to nie mogą iść do pierwszej komunii, że to źle na nich wpłynie. Sama nadal błądzę, nie zawsze wiem, czy mogę wierzyć w to, co się dowiem, bo jest tak wiele sprzecznych informacji. A jak mam uświecić męża, żeby trzymał moją stronę i nie był przeciwko mnie? Nadmienię, że zostałam wychowana w wierze katolickiej, ale dopiero jako dorosła osoba zaczęłam czuć i myśleć, że coś w tym wszystkim jest nie tak. Moja najdroższa Marto, wiesz, to jest tak, jak w normalnym życiu. Jeżeli ktoś śpi i my go obudzimy, potrząsniemy nim i powiemy: słuchaj, wstawaj, dlaczego ty jeszcze śpisz, jak my już wszyscy jesteśmy na nogach, to okaże się, że ta osoba wstanie i będzie miała zły humor. Będzie miała do nas pretensje, że ją obudziliśmy. Ale jeżeli ta osoba w odpowiednim momencie sama się obudzi, to ma zupełnie inny humor, prawda? No jeżeli wstanie lewą nogą, to już jest inna sytuacja. Ale